Zaczyna się od pszczoły, gdy mowa o zawiązywaniu się owocu. Tym razem będzie jednak inaczej, ale przed tym krótki wykład z biologii. Jak wiadomo, każdy kwiat składa się z kielicha, korony, pręcików i słupka. Słupek posiada znamię, szyjkę i zalążnię z zalążkami. Jest to żeński organ kwiatu. Gdy pyłek upadnie na lepkie znamię słupka, wyrasta w lagiewkę, która przechodzi przez szyjkę i wynika do zalążni. Następuje zaplodnienie. Aby więc w kwiecie zawiązał się owoc, pyłek musi dostać się na słupek. Przenoszą go owady, wiatr, a nawet jak zobaczymy, sam człowiek. Zapylenie rzepaku można na przykład zwiększyć zwykłym sznurkiem. Sznurek strząsa pyłek, który przenosi się na znamiona słupków. W cieplarniach i wszędzie tam, gdzie nie ma owadów, dla uzyskania nasienia można zapylić kwiaty zwykłym pędzelkiem. Od tych zabiegów uzupełniających zapylenie już tylko krok do dalszych, które pozwalają tworzyć lepsze odmiany. W tym celu doświadczony hodowca przeprowadza na przykład krzyżowanie dwóch odmian pszenicy. Z kwiatu pszenicy Lesper wczesny starannie usuwa się pylniki, by nie dopuścić do samozapylenia. Izolator będzie chronił przed wtargnięciem niepożądanego pyłku. Z kolei przenosimy się do drugiego z przyszłych małżonków, do pszenicy ościstej. Tutaj trzeba zebrać pylniki, aby zastąpić nimi wycięte w poprzedniej odmianie. Czym więcej ich będzie, tym pewniejszy efekt. A teraz czynność najważniejsza. Wycięte z pszenicy ościstej pylniki umieszcza się przy słupku. Z pylników wydostanie się pyłek i zapyli kwiat pszenicy Lesper wczesny. Ze skrzyżowania obu odmian powstała nowa, doskonalsza. Pójdźmy dalej. Najpierw prezentacja. Jabłoń niedźwieckiego, mrozoodporna, o owocach małych i kwaśnych. Jej rówieśnica gatunku Belfleur, wrażliwa na zimno, za to owoce wyśmienite. Cechy tych odmian aż proszą się o skrzyżowanie.
i spróbowano. Z jabłoni Bellefleur usuwa się zbędne kwiaty. Pozostałe posłużą do zabiegu. Muszą przejść operację usunięcia pylników. W kwiecie pozostaje tylko słupek. Rolę izolatora już znamy. Na sąsiedniej jabłoni Niedźwieckiego zaczynają rozwijać się kwiaty. Jest to najlepsza pora dla zebrania pąków. Oczywiście liczą się tylko najbardziej dorodne. Z zebranych pąków należy teraz uzyskać pyłek, który posłuży do zapylenia kwiatów jabłoni Bellefleur. Wycięte pręciki pójdą na kilkanaście godzin do cieplarki. Tu pod wpływem ciepła wysypie się z nich dojrzały pyłek. Czeka go teraz droga na miejsce przeznaczenia. Zabieg zapylenia już znamy. Pyłek musi dostać się na słupek kwiatu. Jakie będą efekty? Czy gałązka nie zawiedzie nadziei? Owoc się już zawiązał. Szczelny izolator można zastąpić zwykłym ochraniaczem z gazy. Historię tę można by tak zakończyć. Była sobie niepozorna jabłoń, bardzo wytrzymała, lecz owoce małe, kwaśne i niesmaczne. Tuż obok rosła druga. Miała piękne jabłka, duże i soczyste, ale trochę silniejsze mrozy niszczyły ją. Mądry człowiek połączył obie odmiany. W ten sposób wzbogacił się o nową, mrozoodporną odmianę jabłoni. Mamy już wiele odmian soczystych i smacznych owoców uzyskanych tą prostą metodą.